Dzień dobry, nazywam się Marianna Trojanowska, jestem wiceprzewodniczącą klubu Legionowskiego Klubu Amazonek. Klub ten jest zrzeszony, powstał przy Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym Nadzieja. Nasza siedziba mieści się na Piłsudskiego 3, wejście od Kopornika. 18 października o godzinie 12 organizujemy po raz kolejny trzeci Marsz Różowej Wstążeczki. Marsz się rozpoczyna o godzinie 12 spod naszej siedziby, czyli z ulicy Piłsudskiego 3 i będzie po prostu przemarsz ulicą Piłsudskiego do ratusza. Tutaj po prostu będzie zakończenie tego marszu. Jeszcze chciałam powiedzieć, że od godziny 11 w holu tu ratusza będzie wystawione właśnie stoisko i na fantomie mogą panie właśnie nauczyć się technik badania piersi, jak to można prawidłowo zrobić. Także zapraszam wszystkich mieszkańców do przemarszu ulicami, żeby nas było jak najwięcej, żebyśmy zademonstrowali społeczności lokalnej, że nasz problem w chorobie, jaka jest choroba nowotworowa, nie jest nam obojętne i wskazać, że jak to jest ważne badanie, profilaktyka właśnie i najważniejsze badanie wśród kobiet, żeby po prostu nie dochodziło do takiej tragedii. Także zapraszam wszystkich na wtorek, żeby to nasze miasto po prostu zrobiło się różowe od balonów, wstążeczek i do tego zapraszam.